gramy dla Michała, gramy dla chorego ucznia naszej szkoły, ucznia klasy drugiej, który choruje niestety na chorobę nowotworową. Inicjatywa jest, można powiedzieć, wszystkich nauczycieli, pracowników szkoły, jak i przede wszystkim, można powiedzieć, również rady rodziców. Nie ukrywam, że podchodziliśmy do tego koncertu z taką niepewnością, nieśmiałością, czy nam się uda, czy będzie wszystko ok, czy naprawdę to będzie taki wspaniały koncert. Przeszły te nasze takie niepewności, przeszły najśmielsze oczekiwania, ze względu na to, że bardzo dużo ludzi włączyło się w organizację tego koncertu charytatywnie, sponsorów, różnych instytucji, zakładów pracy, jak również nawet innych miast, jak cały Sprzed nagłaśniający, wszystko jest z Gminnego Ośrodka Kultury Skłodawy. Także bardzo się cieszymy, że w tych czasach znajdują się tacy ludzie, którzy mają tak dobre serce i tak są bardzo wrażliwi na potrzeby. Zadowolony jestem w ogóle, w szoku, że tyle ludzi jest dobrego serca i przyszli pomóc Michałkowi. Michał był zawsze bardzo pogodnym dzieckiem, wesołym, interesował się piłką nożną, jak to chłopiec. No niestety, choroba wyklucza go w ogóle ze sportu i z różnych rzeczy. Nie może też tutaj być dzisiaj osobiście. Był na chwilę zobaczyć tylko scenę, bo w domu bardzo przeżywa też ten koncert. No, takie jest życie. Myślę, że ten odruch dobrych serc wszystkich tutaj obecnych na koncercie, jak również wszystkich sponsorów, spowoduje to, że naprawdę to wspieranie nasze, ta nasza siła, myślę, żeby była tą cząstką pomocy i nie wyobrażamy sobie innego scenariusza jak taki, że Michał będzie zdrowy. Niech pan nie żartuje. Przepraszam, nie ma pan czasem marchewki pożyczyć? A po co panu marchewka? A, bo z żoną ma pana lepimy. A, to nie ma. Patrz pan, kurde, lipiec, kurde, a zimno jak pod Stalingradem. Widziałeś pan, nawet mewy do ciepłych krajów odleciały. A czytałem ostatnio w gazecie? A ja tam gazet, panie, nie czytam. A ja przeciwnie, panie. Na pierwszej stronie taki wielki napis. Uwaga dla ziemi, klimat się ociepla. Ja się pytam, gdzie? Patrzę na gazetę z wczoraj, nieaktualna. Idź pan, panie. A ostatnio mój kolega dzwonił z Chorwacji. Pojechał wczoraj i mówi, słuchaj, u nas 30 stopni. To mówię, nie będę gorszy, a u nas 35. No tak, jakby zbliżyć temperaturę z 4 ostatnich dni, to może. Dokładnie mówi, a u nas na niebieskim... W tej chwili Michał jest po zakończonym protokole, skończył 4 cykle chemii, bardzo intensywnej. W międzyczasie przechodził operację wyrostka robaczkowego, zapalenie wątroby i tak dalej. No i w tej chwili jesteśmy w domu, czekamy na dalsze badania i co dalej będzie. Nie? Mamy wiele atrakcji, to nie jest sam koncert. Występuje 10 wykonawców z różnych miejscowości, z Konickiego Domu Kultury, zespół taneczny Badając Sol, zespół Rytmik, szkoła śpiewająca pani Gogulskiej. Naprawdę dużo, dużo. Uczniowie gimnazjum, uczniowie naszej szkoły, orkiestra Dęta, ale jest wiele innych atrakcji. Mamy loterię, gdzie są bardzo ciekawe rzeczy do wygrania, naprawdę wartościowe. Mamy kawiarenkę, gdzie każdy będzie mógł sobie usiąść, wypić kawę, zjeść ciastko. Są inne atrakcje, malowanie twarzy dla dzieci, balony i tak dalej. Chcieliśmy to połączyć w ten sposób, że nie tylko dorośli, żeby uczestniczyli w tym koncercie, ale przede wszystkim dzieci, społeczność nasza szkolna, koledzy i koleżanki Michała. I koncert jest długi, będzie trwał około 4 godzin. I dlatego trudno by było wysiedzieć w jednym miejscu. I zrobiliśmy to w formie takiego, można powiedzieć, pikniku pod dachem, gdzie będzie można się przemieszczać, gdzie można będzie skorzystać z wielu atrakcji, gdzie będzie można oglądać wykonawców. No i przede wszystkim robić to wszystko dla Michała.